Dzień dobry Państwu, Rafał Polak, Tygodnik Wałbrzyski. Witam w programie Gość Dnia w telewizji Wałbrzych, a dzisiaj studio zawodowy już pełną gębą pięściarz Rafał Kaczor z Wałbrzycha. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam serdecznie Państwa. Zgodnie z obietnicą, którą daliśmy naszym telewidzom przed pierwszą zawodową walką w Ostródzie, która miała miejsce w miniony weekend, widzimy się już ponownie. Widzimy Rafała Kaczora, który w swojej pierwszej walce na zawodowym ringu pokonał przeciwnika. Gratulacje. Tak, zgadza się, dziękuję bardzo. Bałeś się, kiedy wychodziłeś na ring? No nie ukrywam, że te emocje były. Znaczy, ja bym chciał w ogóle zacząć pierwot od tego może, że chciałbym podziękować moim kibicom, moim fanom, że tak godnie mnie reprezentowali i kibicowali mi. Grupa około 30 Wałbrzyszan przyjechała i mi kibicowała, także mogę powiedzieć śmiało, że miałem chyba największą publikę spośród tych wszystkich chłopaków, nawet Paweł Błażewski, który miał walkę wieczoru, nie miał tylu chyba kibiców, co ja. Także dziękuję Wam serdecznie, że ze mną byliście i mi kibicowaliście. Chociaż mieli daleko, bo z Wałbrzycha do Ostródy to jest ładny kawałek drogi. No tak, ponad 550 km, także kawał drogi, ale przybyli i no i trzecia rękawica była wtedy. No tak, gdzieś ten oddech, to zawodnik czuje, tych kibiców, gdzie jeszcze są jakieś tam chwile zwątpienia, chwile krytyczne. Nie miałem takich walc, ale jednak ten doping, ten oddech za plecami. Słychać go podczas Słychać walki, tak? I niesie zawodnika. No i zawodnik no, musi boksować i zrobić coś dla tych ludzi, którzy, że tak powiem, tam nie kibicują. Jakie emocje były, kiedy wywoływano Cię na ring, po raz pierwszy na zawodowy ring? No jest to coś innego. Jest to przede wszystkim duża telewizja, Polsat, cała ta oprawa. Jest spektakl w pewnym sensie, tak, prawda? Tak, to jest samo położenie miejsc, bo udało mi się boksować przepiękne scenerii, amfiteatr Ostróda, położony nad brzegiem jeziora, a w otoczeniu jezioro, żaglówki, także no coś pięknego, no i no duże przedsięwzięcie, prawda, no bo tych kamer było dużo, a profesjonalne wejście, wyprowadzał mnie Paweł Ciulęba, a pseudonim Smuta, śpiewał na żywo, także było pięknie i emocje były dosyć duże. Co pamiętasz z pierwszego momentu walki? No najbardziej pamiętam tak jak się to w telewizji oglądało, tego sędziego, sędzia, boksujemy czysto, ta cała otoczka, cała preambuła powiedziana poprzez sędziego, także no jest to fachowe, jest to profesjonalnie i już człowiek czuje, że jest to ten boks zawodowy i jest to coś dużego. Pokonałeś przeciwnika na punkty. W początkowym etapie pojedynku była bardzo widoczna Twoja przewaga. Zaskoczyłeś chyba czymś swojego przeciwnika. No tak, no my się już znamy co prawda z tego boksu amatorskiego, ale było widać, że był przygotowany w 100% siłowo, że ten okres, gdzie nie boksowaliśmy około rok czasu i do tej walki zawodowej był przygotowany w 100%, a co zresztą że tak powiem, odgrażał się i mówił na tych różnych portalach internetowych i w mediach, że jest przygotowany i że jest w stanie ze mną wygrać i nie przespał ani minuty, także jest przygotowany. I to było widać w ringu, że Piotrek jest też typowym puncherem. To jest zawodnik, który dąży do przodu, który chce swojego zawodnika zdetronizować. No natomiast ten boks amatorski, doświadczenie, moja rutyna, mój plan taktyczny, który był założony z trenerem, w 100% był zrealizowany i walkę kontrolowałem do końca i boksowałem tak jak mi on pozwolił, także nie musiałem tego tempa gdzieś tam zwiększać. Cały czas trzymaliśmy się tego planu, który ustaliliśmy razem z trenerem. Żałujesz, że nie zakończyłeś się nokautem? Wiem, że w tej wadze, w której walczysz, to nie jest powszechne, to nie jest waga super ciężka, prawda? Gdzie tam często te walki, tak jak główna walka wieczoru, prawda, też zakończyła się nokautem. Tak. Znaczy są nokauty, tylko tutaj muszę powiedzieć, że w poniedziałek tak naprawdę
A tutaj nie mówiłem o tym wcześniej, ale w poniedziałek dopiero była decyzja podjęta, czy ja zaboksuję tak naprawdę. Mm-hmm. Tutaj byłem u Państwa w telewizji i cały czas mówiłem, że będę boksował. Natomiast nie chciałem zdradzać swoich problemów zdrowotnych, że miałem mózg szkodzony, mięśnie kręgosłupa lędźwiowego i przez 2 tygodnie byłem praktycznie kompletnie wycięty, że tak powiem, wyłączony z treningu. Nie trenowałem i tutaj fizjoterapeutka, którą jest też moja żona Amelia Kaczor, mnie łatała cały czas i te plecy doprowadzała do jakiegoś stanu użytkowania. No i ten okres, który już powinien być wypoczynkiem, czyli od poniedziałku ten tydzień już powinien być wypoczynkiem, plaktantyczny, szybkość, najważniejsze łapanie świeżości. No niestety to miałem zaburzone i poniedziałek był mocny sparing pięciorundowy, środa sparing pięciorundowy. I tej świeżości nie było i też tego troszkę brakowało, jednak byłem troszkę podjechany, bo nie było tej takiej dynamiki, która się bierze ze świeżości, no ale bez sparingów jest po prostu to niemożliwe, żeby godnie się zareprezentować. Cykl sparingów powinien być koło 10, ja miałem zaledwie 3 sparingi, gdzieś trochę byłem uszczywniony, te plecy mnie bolały, no ale Amelia mnie, że tak powiem, z tego wyciągnęła i te plecy mnie i w jakiś sposób doprowadziła do ładu. I doprowadziła bardzo dobrze, bo walka przecież wygrana. Nie musieliśmy się wstydzić w ani sekundzie tego pojedynku. Co dalej? No są plany, już rozmawiałem z moim promotorem, są plany dalszej kariery. Tak jak zapowiadałem tutaj wcześniej, że ja chcę się jak najszybciej piąć w tych statystykach boksu zawodowego, żeby jak najszybciej dotrzeć do tego pasa upragnionego mistrza świata, pierwmistrz Europy, mistrz świata. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest przejście w boksie zawodowym, to są rundy. Była 4-rundówka i nie chcę jak inni bokserzy boksować po 4 rundy, ja chcę od razu boksować, mieć ten dystans jak najwyższy, czyli już następna gala będzie walka 6-rundowa, a może 8-rundowa. Zobaczymy, zawodnika jeszcze nie znamy, ale już mogę zdradzić mniej więcej miejsce, jakie gdzie będzie. Miejsce będzie przepiękne, będzie to kopalnia Soli Wieliczka, 800 metrów pod ziemią, nietypowa gala, piękna sceneria. No pięknie, Rafał Karczuk wraca do podziemnych walk. Tak, tak, można też to tak można powiedzieć, natomiast udało mi się chyba w tym roku obskoczyć dwie najlepsze, najpiękniejsze gale, bo jednak Amfiteatr Ostróda to było mega wydarzenie i położenie piękne, no i tu było jezioro, tu była piękna sceneria, a tu będzie znowu pod ziemią. Podziemny ring, bo to... Podziemny ring i coś innego, także podejrzewam, że ta cała choreografia, ta cała otaczka w zamkniętym pomieszczeniu, 800 metrów pod ziemią, będzie też coś pięknego i na pewno będzie to inna gala, gdzie nawet w boksie amatorskim nie miałem takiego doświadczenia, no bo jednak te powietrze będzie na pewno inne. No właśnie, ciężko bo to się też będzie kwestia przygotowania kondycyjnego do innej atmosfery, która tam będzie panowała, prawda? Tak, no tutaj podejrzewam, jak już rozmawialiśmy z trenerem, że tutaj będzie trzeba było być przygotowany nie na 6 rund, tylko na 12 rund, bo z tego, co tutaj rozmawialiśmy i z fizjoterapeutkami, i z Amelią rozmawiałem, no to jednak ten organizm położony dużo niżej pod ziemią inaczej reaguje, inaczej oddycha i no musimy być przygotowani na nie na 100%, tylko na 200%, czyli już niby jest pojedynek 6-rundowy, ale tutaj muszę być przygotowany na 12 rund z racji tego, bo organizm i tlen na dole jest inaczej zużywany. Warto było podjąć tą decyzję o przejściu na zawodowstwo? Tak, było warto i teraz mogę powiedzieć z perspektywy czasu, że Może nie żałuję, bo jednak ta olimpiada była dla mnie czymś pięknym, pięknym wydarzeniem, piękną rzeczą w moim życiu, spełnienie mojej długiej pracy. No nie zdobyłem tego upragnionego krążka, no i trudno. Natomiast no, ten boks zawodowy to jest coś innego, to są media, a nie ukrywajmy, że to są też finanse, inne finanse, bo jednak duże stacje, duże telewizja, to idą inne pieniądze, no a o tą rodzinę trzeba zadbać i jednak jest to coś innego, jest to coś dużego. Co byś powiedział takim młodym chłopakom, którym w głowie coś się roi, mówi, a może też taką ścieżką pójdę jak Rafał Kaczor, od czego powinni zacząć? No przede wszystkim ja jestem za tym, że taka musi być ta kariera od młodych lat, boks amatorski to jest jednak podstawa,
Jednak to widać, tak jak kiedyś byli ci wielki mistrzowie, tutaj teraz porównam do tych wag ciężkich, czy Mike Tyson, czy Muhammad Ali, czy Lennox Lewis, czy Holyfield, to wszyscy byli, czy nawet Andrzej Gołota, czy Adamek, to wszyscy byli bokserzy, którzy wcześniej mieli bogate kariery amatorskie. I tak jak w moim przypadku, przejście na boks zawodowy nie jest o tyle cięższe, gdy ma się tą karierę amatorską. Wtedy szybciej się wychodzi z opresji, wtedy jest jakieś doświadczenie. Więc tym młodym chłopakom, młodym ludziom, pierwszym poznało boks amatorski, później boks zawodowy. Co za tym idzie? Za tym idzie, idą tak, przede wszystkim tak w boksie amatorskim, fajne kontakty, poznaje się fajnych ludzi, zwiedza się piękne miejsca. Ja byłem na każdym kontynencie, byłem w Stanach, byłem w Chinach, no poznałem praktycznie cały świat. Fajnych ludzi, fajne przyjaźnie się poznaje, zawiera na całe życie. Teraz przy tej akurat walce zawodowej, no ja dostałem około 300 SMS-ów, połączeń odebranych całych masa i ludzie się odzywali, którzy gdzieś tam 10 lat się nie widziałem, boksowaliśmy razem i Rafał, pamiętasz, jak kiedyś boksowaliśmy, także są to takie długotrwałe gdzieś przyjaźnie i później jest fajnie się wraca do tych takich podróży sentymentalnych gdzieś tak daleko, daleko i człowiek sobie przypomina. Także jest to piękne, piękne w takim życiu sportowca. Chociaż to ciężki kawałek chleba, prawda? No nie ukrywajmy, że jednak jest to ciężki kawałek chleba, że tutaj to nie są gry zespołowe. Ani piłka, ani koszykówka, ani inne gry, ani siatkówka, gdzie niedyspozycja jednego zawodnika, w jaki sposób drużyna może sobie poradzić, jakąś skompensować. Natomiast tutaj no, nikt ci nie pomoże. Jeżeli ty nie jesteś w 100% przygotowany, jeżeli ty w 100% nie zrobisz swojego planu, to trener tylko może zrobić jedno. Trener ci może pomóc w sposób tylko taki, rzucić ręcznik. I tutaj ta dyscyplina, ta konsekwencja jest bardzo ważna, bo bez tego no, nie ma tych efektów, nie ma tych założonych celów. Dziękuję bardzo, raz jeszcze gratuluję. Już trzymamy kciuki za podziemną galę w Wieliczce. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać w studio przed tą walką, kiedy już będziemy znać przeciwnika. Będziemy wiedzieć więcej o całym tym przedsięwzięciu. Wszystkiego dobrego. Rafał Kaczor, zawodowy pięściarz, był dzisiaj moim Państwa gościem po swojej pierwszej wygranej zawodowej walce. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.